Tak, walczymy dzisiaj z samochodem, ze sobą. Najpierw Płośka jedna tylna padła na starcie do trzeciego odcinka. Spięliśmy dyfer, znaczy nie wiedziałem, że padła, od tego trzeba zacząć. Coś strzeliło. Jechaliśmy, było fajnie, coś nie do końca się prowadziło. Spięliśmy dyfer i zrobiliśmy dziewiąty czas w generalce, co się zdziwiłem później, że można było na trzech kołach napędzanych jechać tak szybko. Na kolejnym odcinku padła druga Płoś tylna, jechaliśmy tylko na przednim napędzie, więc ogólnie przygód sporo na kolejnej pętli, na piątym odcinku. Kapeć prawy, później na kolejnym odcinku strzeliliśmy słupek, jak widać, zdjęliśmy sobie lampę, musieliśmy zjechać, bo się nas obróciło, musieliśmy zjechać do miejsca, gdzie mogliśmy nawrócić, znowu wrócić, że tak powiem, w odpowiednim kierunku. Za jakiś kolejny kilometr następne przestrzelone hamowanie, oparliśmy się bokiem o jakiś słupek i tak co chwilę coś, ale na ostatnim odcinku jechaliśmy już fajnym tempem i czułem w końcu, że jestem kierowcą rajdowym. Te przygody nie odebrały przyjemności z rywalizacji? Nie odebrały przyjemności z rywalizacji, bojowe mamy nastawienie, chcemy cisnąć dalej. Zaczęliśmy odrabiać straty do Feliksa, zostało nam 21 sekund, jutro i 25 do Nowocienia Mariusza. Mariusz nabroił mocno na ostatnim odcinku, więc tutaj no, zgasił tą przewagę, którą dzisiaj sobie wypracował. No, jutro od rana będziemy mocno cisnąć i myślę, że damy radę wdrapać się na pudło w grupie.